wiecie, na zakupy. Wiecie, co mnie zawsze krępuje? Nie wiem, czy też tak macie, powiem wam teraz, co mnie krępuje bardzo. To jest jedna z rzeczy, kurwa, której nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ja się krępuję. Ale kurwa, zawsze tak mam. Jak jestem w sklepie i po prostu potrzebuję, wiecie, co wziąć, kupić. Najzwyklejszą rzecz, kurwa, na świecie. Papier toaletowy. Ja pierdolę, ja nie wiem dlaczego, ale ja normalnie jak już biorę ten papier toaletowy do koszyka, to mówię, ja jebię. Ja muszę teraz przez cały sklep wieść, wiecie, potem za to zapłacić, spakować i w ogóle. I kurwa to jeszcze, a ja mam ten sklep niedaleko mieszkania, zawsze biorę taką ciemną torbę, taką wiecie, materiałową, żeby kurwa, ona jest taka wielka, taka wiecie, żeby tam wsadzić jakieś zakupy. I zawsze to w tym niosę, bo myślę, Boże, ja bym nie zniosła, jakbym miała to w jakiejś reklamówce nieść. I nie wiem dlaczego to jest dla mnie jakieś takie kurwa dziwne. I zawsze mnie to stresuje, że zaraz jesteś z nami, zobaczył czy coś, a ja z papierem toaletowym idę, że to jest normalne. Ale kurwa, no po prostu taka nie wiem dlaczego tak mam. Księżniczki też robią. Mi kumpel do chaty przywozi. Uff, ile masz rzęsów? 63. Jakie rzęsy masz na sobie? Nie wiem, czy też tak macie, słuchajcie. Nie mam rzęs na sobie, bo ja robię kosmetyczki. Serio? No serio, mówię wam. Dla mnie podpaski, bo zawsze się dziwnie gapią, nawet kobiety. Księżniczki robią na różowo. Ej, podpaski? Kurde, no może też trochę tak, ale... Nie, podpaski chyba mnie tak nie krępują. Już kurwa, jakbym wzięła, nawet jakbym miała jakieś duże eksy brać czy coś, no to chyba mniej by się krępowała niż kurwa papier toaletowy. Ja nie wiem o co chodzi, naprawdę. Tampony. Zika torba. Wszyscy robią... Nie mam zika i akurat. Wszyscy robią kupę, spokojnie. Fibusa. Hej, mami. Dużo dają ładne brwi. Piękna jesteś, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobra, dawajcie, że wam przypnę możliwe subskrypcje, bo gdybyś chciał, to mokre chusteczki kupuj. Nie, no mokrymi chusteczkami? No nie. Nie wyobrażam sobie mokrymi chusteczkami się ten... Nie. Nie no, papier to papier, no. To mokre chusteczki też kupuję, ale no mokre chusteczki to... Jakby mokre chusteczki to nie, w ogóle mnie to nie krępuje. Dobra, Artur, dzięki. Jakie kurwa tematy w ogóle o papierze toaletowym rozmawiam. Ja to już lepszych tematów naprawdę nie mam. Zaraz mi tak napiszecie, nie? Zaraz będzie taka osoba. A ja sama robię do siebie wjazd, jestem też najlepsza. Siema, kupa z rana jest jak śmietana. Czemu ogólnie tu się gada? Martinowa się dlatego, że tu jesteś. Czarny mądwik. Jezus, dobra, już zjedźmy na jakiś inny temat, dobra? Ej, nie chcę wam nic mówić, ale ja bym chciała zostać w tej lidze, w której jestem. I ogólnie to chciałabym, wiecie, być w top 10 Polska, to jest mój cel. I na razie mamy 12 miejsce. Wiecie, do końca tygodnia, nie? A jest wtorek. Więc zajebiście to idzie, naprawdę zajebiście. Cześć, pustostanie, cześć. Cześć, Tomaszku. Ale ty jesteś, kurczę, kozak, powiem ci, tak powiedzieć komuś przez internet, no ja cię kręcę, tak jak każdy jesteś. Niczym się nie wyróżniasz jakoś zbyt specjalnie, no ale spoko, dawaj więcej, bo robisz mi zasięg, kochanie. Ja nawet nie wiedziałam, czy ty o tym wiesz, że robisz mi teraz zasięg, więc dawaj więcej, ja czekam. Tomasz, sam jesteś pustostan. Szarlotka, dzięki za owsa. Dzięki, kochana. Więc kochanie, dawaj ile tylko będziesz mógł. Ja wiem, że tam większość słów, które ty używasz w swoim słowniku na co dzień są zablokowane, no niestety, ale wiesz. Iwonka, dziękuję ci bardzo. Czy komentarze z zasięgu dużego nie dają? Jebać 60, ale ty jak napiszesz jeden, to masz drugi, ktoś tam trzeci, a cała reszta, wiesz, napisze też po komentarzu, to jednak już dają. A uwierz mi, że nawet 3 komentarze dają zasięgi. No, ty akurat... Jesteś przykładem, że nie masz w ogóle zasięgu, więc chyba nie powinieneś się na ten temat wypowiadać. Ej, czemu mi dojebała? To nie fair. No bo napisałaś takie głupoty, no to ci wiesz, może nie, że dojebałam, bo jakbym ci chciała dojebać, to
Już dawno by cię nie było tutaj, po prostu bym cię zablokowała. A tak jeszcze szanuję raczej nie szanuję takich osób jak ty, ale ogólnie to jeszcze pozwalam ci robić mi zasięg.